Cześć, ja jestem Sarge i witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku naszej serii Zagrajmy w Bioshock. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj sobie grę zakończymy. Wstępujemy teraz na poligon doświadczalny. No właśnie, teraz rozgrywka będzie się trochę różnić, bo teraz przebraliśmy się za tatuśka i ruszamy wraz z siostrzyczką, którą będę musiał tutaj po prostu przez cały czas ochraniać na tym poligonie doświadczalnym, a więc ruszajmy. Okej, znowu się do nas odezwał Fontaine, bo zdaję sobie sprawę, że jesteśmy coraz bliżej niego. A tutaj jeszcze mam parę rzeczy do zbadania w sumie, ale tak naprawdę nie jest to konieczne, bo tutaj widzę, że już wszystko właściwie mam, co mogę zdobyć. Dobra, idźmy za siostrzyczką w takim razie. Chociaż tutaj widzę jeszcze, że jest wytwórca też, więc warto by się tu włamać i zobaczyć, czy możemy coś sobie ewentualnie kupić. Chociaż ostatnio sobie kupowałem, więc raczej nie za bardzo mi się opłaca. Wezmę tylko autohakera i to właściwie wszystko, co mi jest potrzebne. Bo amunicji mam aż nadto z tego, co tu widzę. Dobra. W ogóle zobaczmy na mapę, jak to wygląda. Okej, coś takiego. I tutaj czeka na nas siostrzyczka. Ona tu nam otworzy, ale czekajcie. Jeszcze zerknę tutaj w takim razie. Bo widzę, że jest jakieś zejście na dół. Coś tutaj możemy jeszcze znaleźć. Czekajcie, czy tutaj nic nie ma? Chyba nie. Myślałem, że jest jakaś jeszcze kamera ewentualnie, ale nie widzę takiej. Ale też nic chyba ciekawego tutaj jednak nie znajdziemy, bo myślałem, że może ewentualnie jakiś dziennik. Ale tu jest tylko dystrybutor właściwie. Też się możemy włamać autohakerem. I ewentualnie coś kupić, tyle tylko, że nie za bardzo mam co kupować. Wezmę zastrzyk Ewy. Okej, to będzie tyle właściwie. Ruszajmy w takim razie do siostrzyczki, bo ona tam na nas czeka. Pora się rozprawić się z Fontaine'em, ale to jeszcze trochę, bo najpierw tu musimy się przebić przez ten poligon doświadczalny właśnie. Dobra, coś już zaczyna do mnie strzelać, to pewne. Patrzcie, tam jest tatusiek. Raczej do niego strzela jakaś wieżyczka. Ale my tymczasem przejdziemy sobie spokojnie tutaj. Wow. Wow. Możesz, kurde. Ten tatusiek chyba dobrze nie skończył, co? Poczekajmy, niech nam siostrzyczka otworzy to przejście. Tak jest. No właśnie, więc z tej wiadomości wynika, że Fontaine... Aj, trochę, kurczę, poturbował się siostrzyczkę. Że Fontaine jeszcze jako Atlas okłamał nas z tą jego rodziną, którą mieliśmy niby uratować. Oczywiście żadnej rodziny nie było. I to była jedna wielka ściema, po prostu. No ale tego już się mogliście domyślać jakiś czas temu w sumie. Dobra, kurczę, niestety jeden genofak uderzył raz siostrzyczkę. Szkoda. No ale najważniejsze to teraz jej dokładnie pilnować, bo widzicie energię i po prostu nie możemy pozwolić, żeby ta energia spadła do zera. Dobra, ja tutaj się włamię normalną minigierką, bo nie chcę też tak non-stop zużywać autohakera. Chociaż mam go jeszcze 3 sztuki, więc w miarę spokojnie powinno być. No ale póki co zróbmy to tak, jak teraz robię. Dobra. Ważne jest, aby właśnie tutaj hakować te różne wieżyczki, kamery czy boty po drodze, dlatego że to nam może bardzo pomóc później w walce. Patrzcie. Obiekt numer 1. I tutaj siostrzyczka będzie zabierała z niego Adama. No właśnie, jak widzicie, siostrzyczka zbiera Adama, po prostu takie ma uwarunkowania genetyczne. Dobra, już ktoś idzie. Okej, z tej strony pewnie też będą szli, tak jest. Dobra. Amunicja przeciwpiechotna się bardzo dobrze spisuje. Na razie nam wystarczy właśnie karabin, a później możemy jeszcze popróbować z innymi broniami ewentualnie.
Okej, okay, lecą kolejni. Przybliżanie teraz się bardzo przydaje, powiem szczerze. Aha, jeszcze coś. Teraz akurat jednak się włamie do stacji leczniczej, dlatego że lepiej, żeby oni tutaj się nie leczyli przy tym, a wręcz przeciwnie, żeby jeszcze im ujmowało energię. Dlatego teraz poświęcę chwilkę na wykonanie tej minigierki i to nam powinno ułatwić trochę zadanie. Zresztą sami też możemy przecież skorzystać w razie czego z tej stacji jeszcze. Szybciej przeładuj. A jednak poużywam przybliżenia, bo teraz się bardzo przydaje. Okej, okay. Siostrzyczka wykonała swoje zadanie. A my możemy ruszać dalej wobec tego. Tak więc pierwsza obrona nie była trudna, jak widzieliście. Ale z czasem będzie coraz trudniej, bo coraz więcej wrogów będzie atakować. Do tego, z tego co kojarzę, dojdą jeszcze bociki, które też będą tutaj latać. I warto je będzie hakować. Oho, patrzcie kogo my tu mamy. Załatwiony. O nie, 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 czekajcie. Przejmę szybko tą wieżyczkę tutaj. Dobra, włamałem się. Jeszcze ruszajmy tutaj, zabierzmy od niego amunicję, czy cokolwiek. Dobra. Okej, tam już widzę kolejną wieżyczkę. Wow, tu jest jeszcze kamera. Nie zauważyłem jej. Dobra, w takim razie szybko się włamiemy, ona też nam pomoże. Dlatego, że jakby nie patrzeć, kiedy wypatrzy wrogów, to wtedy oczywiście włączy się alarm i przylecą bociki, które nam pomogą. Tak więc warto z tego korzystać jak najbardziej. Dobra, teraz zróbmy to tak. Mam strasznie mało tych poziomych części, szczerze mówiąc, ale powinno w zupełności wystarczyć. Teraz tutaj. I ta część. Okej. No i teraz uważajmy. Bożesz! Kurde! Skubany. Zniszczył mi troszkę wieżyczkę, niestety. No, trudno już się mówi. Patrzcie, tu jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Kolejny. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Rozglądajmy się z każdej strony, żeby nie zostać zaskoczonym. Teraz stąd. Okej. Okay. Powoli tracę amunicję, ale później sobie oczywiście zmienię na inne bronie. Na razie chcę wykorzystać karabin. Póki jeszcze tych wrogów nie ma aż tylu. Ach. Kurde, akurat miałem przeładowanie, kiedy ta klientka uderzyła w siostrzyczkę. Ale dobra. Już załatwiliśmy ją. Tutaj niestety nie mamy co liczyć, że genofagi nam zostawią amunicję przeciwpiechotną. Dlatego mi się ona powoli skończy. Ale... o kurczę. Ale tak czy siak poużywam jeszcze tej amunicji. Do czasu po prostu, aż mi się zużyje całkowicie i wtedy zmienię na przykład na wybuchowy śród tutaj. Jeszcze oprócz tego jest przecież granat odłamkowy. Napalm też się może przydać. Zobaczymy jak będzie. Oho, tatusiek. Ale to pewnie nie jest ten sam, który był tutaj, bo tutaj był chyba uszatek. Czy jak on tam miał? Tak, to jest ten. Wow! Nie, 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 nie! Kurczę! Ależ odjęło! Ależ odjęło energię siostrzyczce. Niesamowite, no. Też tutaj jest tak, że jak jedna siostrzyczka zginie, to wtedy druga wyjdzie stąd i to mi nie marnuje wtedy. Znaczy, nie wpływa to na zakończenie, więc jeśli nawet siostrzyczka zginie, to nie wpłynie to na zakończenie, więc nie musimy się aż tak martwić. Ale kurczę, nie chciałbym, żeby zginęła mimo wszystko. Wystarczyła jedna nieuwaga, jak widzieliście. Wystarczyło, żebym chociaż raz nie zwrócił uwagi i od razu, kurczę, wieżyczka prawie całą energię odjęła. Dobra, włamiemy się jeszcze tutaj. Spokojnie, spokojnie, przejdźmy dalej. Wow! Dobra, zgińcie wszyscy. Jeszcze raz. Tak jest. No i bardzo dobrze. Zaraz sprawdzę jeszcze drugą stronę. Tam też może coś być w sumie. Ruszajmy jak najszybciej. Okej, okay, słyszę już genofagów. To jest najgorsze teraz. Patrzcie. Tu jest jeden. Padałoby go załatwić w takim razie. Okej, okay, dobra. Teraz mogę włamać się do bocika. On będzie teraz po mojej stronie. No i bardzo dobrze, o to mi właśnie chodziło.
Dobra, spadajmy przodem, żeby tutaj żadna wieżyczka nie zaatakowała siostrzyczki. Patrzcie, już jest jedna. Jeszcze w dodatku też jest kamera. Jest tego strasznie dużo, jak widzicie. Dobra, spokojnie. O nie, 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 zostaw ją! Kurde. Skubane. Już jest ich coraz więcej, zdecydowanie. Dobra, już amunicja do... Kurde, jeszcze tutaj. Już niestety, ale amunicja do karabinu mi się zużyła, więc teraz będę używał rozmuchowego śrutu. No, dokładnie, dokładnie, więc trzeba uważać. Z każdej strony osłaniajmy. O nie, tędy będą szli? Tak jest! O kurde. No właśnie, niestety jedna siostrzyczka zginęła. Kurczę, szkoda, że straciłem. Tak jak mówię, nie wpłynie to negatywnie na zakończenie, ale mimo wszystko szkoda bardzo. Głównie przez to to mi się zawaliło, bo wtedy siostrzyczka właśnie została rozstrzelana przez tamtą wieżyczkę i to mocno mi utrudniło sprawę. Teraz wystarczyło jedno uderzenie od genofagów i od razu zginęła. Dobra, a więc czekam na kolejnych. Zobaczmy, skąd będą atakować. Tu jest jeden. Dobra. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? W sumie przeładujmy od razu. Rozglądajmy się wszędzie. Tu jest. Dobra. Gin. Okej, gdzie jeszcze są kolejni? Leci następny, ale jak widzicie, wieżyczka mi mocno pomaga. To jest fajna sprawa. Dobra. Kurczę, rzeczywiście, gdyby nie tamta wieżyczka wcześniejsza, to bym uratował też tą pierwszą siostrzyczkę. No ale już teraz nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. To co, idziemy i eskortujemy ją dalej. Też dodam tylko, że pobieramy tego Adama teraz, żeby wykorzystać go przeciw Fontaine'owi. Bo też może to być dla was niejasne. Chociaż z tego co pamiętam, to było chyba wyjaśnione wcześniej. Ale może i nie. Dobra, zobaczmy z przodu, czy czegoś nie ma, jakichś bezpieczeństw. Co jest grane? Wow, tatusiek. O kurde! On mnie atakuje, serio? Dobra, to w takim razie szybko elektryczny żel. Jazda, jazda, przeładuj, przeładuj. Kurczę, zagraza mi się siostrzyczka. Dobra, spróbujmy go załatwić w ten sposób. Powinno wystarczyć chyba amunicji. Tak jest. Okej, więc poszło bez większych problemów. Z powrotem zmieniam na napalm, w razie czego. Lepiej dla dziewczyny być z tobą. Lepiej z tobą niż alone. Alone w crawling darkness. Dokładnie. Lepiej tutaj dokładnie ochraniać. Zobaczmy tu jeszcze dookoła wszystko. Tu jest przejście dalej. Okej, czyli podejrzewam, że tu jeszcze mogę wejść. Czekajcie, gdzie ja jestem dokładnie? Nie widzę strzałki. A, tu jestem. Dobra. Czyli w takim razie jeszcze zobaczę tutaj, co się znajduje. Sporo amunicji, której i tak nie mogę zabrać niestety. Dobra. Tu jeszcze coś leży. Granatnik. Dobra, i tak nie mogę nic zabrać. Dobra, poruszajmy za siostrzyczką w takim razie dalej. Ile jeszcze zostało do zbadania? Już niewiele tak naprawdę. Więc za chwilę będziemy na miejscu. Gdzieś tutaj coś ominąłem, ale może jeszcze tutaj trafię, bo tu jest cel dopiero. Tak więc czekajmy cierpliwie. Dobra, tutaj znalazłem jeszcze save, więc sprawdźmy, co my tu mamy. Nie muszę tak naprawdę ich zbierać, znaczy odszukiwać tego wszystkiego, bo mam praktycznie wszystko na maksa, jeśli chodzi o amunicję. Ale patrzcie, dzięki temu tutaj sobie odblokowaliśmy kolejne pomieszczenie. Tam wcześniej ominąłem, widzę jedno i już tam się nie wrócę, no ale trudno się mówi. Z tego co widzę, to nic tam ciekawego byśmy nie znaleźli. Patrzcie, tam wszedłem, a tu jeszcze powinienem zajrzeć. Dobra, nieważne. Przejdźmy dalej za siostrzyczką. Dokładnie. I widać to nawet po tym, że mamy tutaj mnóstwo rzeczy do zabrania.
A że Fontaine jest niedaleko. Strzeż siostrzyczki, cel osiągnięty. You must use the needle of the little sister to drain Fontaine of his Adam. It is the only way to defeat him. Dokładnie, a więc użyjemy. Okej, zabierzmy. Fontaine waits above. There will be no going back from here. Make sure you are ready to face him before moving on. Dokładnie, a więc jak wejdziemy do tej windy, to już właściwie udamy się na ostateczną walkę, dlatego warto się tutaj przygotować, sprawdzić dokładnie, że mamy wszystko absolutnie, czego potrzebujemy. Więc zobaczmy, najpierw dystrybutor amunicji, włamiemy się na szybko. O właśnie, amunicja przeciwpiechotna z karabinu, nie mogę jej tak za wiele zabrać. Dystrybutor, włam się. Kurczę, albo w sumie mogłem się nie włamywać, bo tak naprawdę nie jest mi aż tak to potrzebne. No ale już skoro tutaj wszedłem, no to dobra. Spróbujmy wykonać tę minigierkę. Z czym oczywiście problemów być nie powinno. Lecimy tutaj, tak. I w zupełności wystarczyło części. Zobaczmy, kupimy zastrzyk Ewy, czemu nie. Dobra. Tutaj wszystko zebrane, znaczy wszystko na maksa, więc nie mogę nawet zebrać. Jeszcze jest wytwórca, też możemy się teoretycznie włamać. A wykupmy sobie, skoro już i tak nie potrzebuje pieniędzy. I co my tu mamy? Wybuchowy śród. Kurczę, nie za bardzo go użyłem, ale okej, mogę coś kupić. Dobra, już wystarczy, widzę. Wow! Za dużo, zdecydowanie. Co ja tu jeszcze mogę ewentualnie? Przeciwpancerną amunicję do karabinu, ale czy ja będę je potrzebował? Chyba nie za bardzo. To będzie chyba wszystko, co mogę tutaj zabrać. A raczej, co chcę zabrać. Jeszcze ewentualnie ogród obfitości i rozwiniemy sobie zdrowie i Ewę. Dobra, maksymalny poziom czerwonego i niebieskiego paska. I wiecie co? W sumie jeszcze sobie naładuję Ewę i wykupię zastrzyk Ewy. Przecież mam i tak zbyt dużo pieniędzy tutaj. Dobra. I skoro już jestem w pełni przygotowany, to myślę, że mogę ruszać właśnie na Fontaine'a. A więc idźmy do niego. Ewentualnie jeszcze zmienię na amunicję przeciwpiechotną do karabinu. I wchodzimy w takim razie. Uruchomiliśmy windę. No i pora na ostateczne starcie z Fontaine'em. Czyli koniec gry jest tuż, tuż, absolutnie. Zaraz zobaczycie, jak ta walka będzie wyglądać. Dobra, jeszcze kawałek wjeżdżamy. I remember when me and the crowd put you in that sub. You were no more than two. You were my ace in the hole. But you were also the closest thing I ever had to a son. And that's why this hurts. Betrayal, kid. Life ain't strictly business. Śmieszne to, co on mówi. Jeszcze śmie nas nazywać niemal swoim synem. Patrzcie. To jest Fontaine. Zaaplikował sobie tyle Adama, że go tak to odmieniło. Dobra, pobieramy Adama, ależ on ohydnie wygląda. Wow. No i dobra, pozostaje go tylko w takim razie atakować. Proszę bardzo. Tak naprawdę nieważne, jakiego rodzaju amunicji użyjemy, mimo żeby się wydawało, że teraz potrzebujemy jakiejś lodowej amunicji, czy lodowych plazmidów, ale wystarczy byle czym go uderzać. Walka jest łatwa raczej, jak na końcową walkę w grze. Wystarczy tylko ciągle biegać i unikać jego ataków i to powinno załatwić sprawę. Walka jest podzielona na kilka etapów. Dobra, teraz muszę szybko zabrać z niego Adama. Okej. Dobra. I jeszcze tak powtórzyć chyba dwa razy trzeba będzie, albo raz. Spokojnie, spokojnie. Tam w ogóle widzę, że boty latają. Próbują mnie też ostrzeliwać. Ale nie będę się nawet nimi zajmował, bo tak naprawdę szkoda czasu na to. Dobra. Okej, niedobrze, niedobrze. Idźmy tutaj szybko. Wbijmy mu igłę.
Tak jest. Okej. Zregeneruję sobie energię może. I atakujemy go już do końca. Czas to wreszcie zakończyć, co? Dobra. Jeszcze tutaj możemy go dobić. No to już właściwie będzie koniec walki praktycznie. I nic. Dobra. Lecimy do niego szybko. Jazda, 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 jazda. I pobieramy Adama. Okej. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was, what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed up and had tattooed inside your head. Now if you don't call that family, I don't know what is. And now. No i jaki paradoks. Siostrzyczki, których życie Fontaine uprzykrzył, teraz to one się na nim zemściły. No i to właściwie koniec gry. Oglądamy dobre zakończenie. They offered you this city. And you refused it. And what did you do instead? What I've come to expect of you. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. A chance to learn. To find love. To live. And in the end, what was your reward? You never said, but I think I know. A family. No właśnie, jak widzieliście, zakończenie, końcowy filmik, dość krótki. Nie ma nawet napisów, co ciekawe, co mnie trochę aż zdziwiło. Tutaj możemy ewentualnie wejść sobie w autorów i te napisy przepatrzeć. Nawet nie kojarzyłem, że filmik końcowy był aż tak krótki. W każdym razie, dobre zakończenie polega na tym, że uratowaliśmy siostrzyczki wszystkie i Jack, czyli nasz główny bohater, postanowił po prostu zaadoptować 5 z nich, dzięki czemu mogły one wieść spokojne, normalne życie. A więc uczyć się w szkołach, później brać ślub. Ostatecznie widzieliśmy tam rękę Jacka, naszego głównego bohatera, już jako starca, który po prostu w końcu któregoś dnia po iluś tam latach zginął, ale zawsze przy nim były te kobiety już, które były kiedyś małymi siostrzyczkami. No i takie jest właśnie dobre zakończenie. Nie będę może mówił, jakie jest złe, bo szczerze mówiąc już teraz nawet nie pamiętam. W każdym razie na pewno możecie to sobie zobaczyć gdzieś tam na YouTubie, więc jeśli ktoś chce zobaczyć złe zakończenie, to też na YouTuba do innych materiałów taką osobę odsyłam. W każdym razie zakończyliśmy sobie Bioshocka, grę, która dla mnie jest naprawdę niezwykle świetną produkcją. I po tym, jak właśnie ukończyłem na moim kanale Bioshock Infinite, postanowiłem, że nagram też Bioshocka 1 i mówiłem też, że w razie czego mogę też nagrać 2 w zależności od waszego odzewu. Dlatego jeszcze raz, teraz proszę was o to, abyście w komentarzach napisali, czy nadal chcecie, abym nagrywał 2 część Bioshocka. Myślę, że będziecie raczej chcieli, bo już wiele razy się o to pytaliście, ale mimo wszystko jest dla mnie bardzo ważne, abyście mi jeszcze raz to napisali, czy nadal po tylu odcinkach macie ochotę oglądać Bioshocka 2. W każdym razie ja myślę, że pewnie tego Bioshocka 2 nagram, tyle tylko, że po kilku tygodniach przynajmniej przerwy, dlatego że nie chcę, żeby wam się ta seria znudziła, dlatego że mimo wszystko Bioshock 1 od 2 nie różni się aż tak bardzo i w sumie rozgrywka polega w głównej mierze na podobnych założeniach, chociaż oczywiście mamy zupełnie inną fabułę, innego bohatera i tak dalej,
ale ogólnie rzecz biorąc da się odczuć pewne naleciałości z jedynki, dlatego też chcę zrobić kilka tygodni przerwy przynajmniej, żebyście po prostu trochę odsapnęli od tej serii, a następnie, kiedy już nam się trochę nabierze taki głód oglądania, a raczej wam się nabierze taki głód oglądania drugiej części, to wtedy rozpocznę właśnie serię z Bioshocka 2. Myślę więc, że to by było na tyle, jeśli chodzi o serię z jedynki. Jeśli wam się podobała, to dajcie znać o tym w komentarzach i za pośrednictwem kciuka w górę. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych seriach na moim kanale, jakie się będą na bieżąco pojawiać. W najbliższym czasie będzie to Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka, a także Gears of War 3, czyli serie, które zapowiadałem już od jakiegoś czasu. Tak więc jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za oglądanie tej serii i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!